Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fertusa, to jest kolejny odcinek z Minecrafta 1.11.2 na modach. Otóż tak, odkryłem sobie sposób, przed chwilą sobie coś wynalazłem, mianowicie w ogóle drzewo mi tak szybko jedno urosło, postawiłem i da się, że tak powiem, je rozsadać obok siebie, te wszystkie drzewa, więc jest szybki sposób na zdobycie drewna plus gniazd. O właśnie, tak. Plus gniazd, sadzonek i wszystkiego, co z liści wypada. Także jest po prostu idealnie. Wróciłem sobie tutaj, zginąłem w poprzednim odcinku, ale tutaj wróciłem. Udało mi się na, nie wiem, chyba jednym serduszku tutaj walczyłem z szczurem, była noc, z małym zombiakiem, które są bardzo wkurzające, ze szczurem i z dzikim psem. Także, no nieźle, powiem wam szczerze. No i tak. Co ja tutaj odkryłem za sposób? Zaraz wam pokażę wszystko. Tylko sobie posadzimy tutaj drzewka. Tutaj możemy albo czekać, aż one urosną, te drzewa, albo po prostu mączką kostną je, że tak powiem, sadzić. Ale właśnie, mączka kostna nie rośnie na drzewach. Ale czy na pewno nie rośnie na drzewach? Otóż rośnie na drzewach, bo mamy bird nesty, czyli gniazda, i z gniazd wypadają kości co jakiś czas, także o, jak widać, już 4 kości mi wypadły, więc no, to jest całkiem perpetuum mobile, nie? Można powiedzieć. Także, o, widzicie, pyk, pyk, pyk. Jedyny wada jest taka, że troszeczkę liści jest mniej niż jakby oddzielnie sadził te drzewa, nie? No, ale cóż zrobić, no. Coś za coś. Dobra, zetniemy sobie to. No i bardzo łatwy sposób na zbieranie drzewa i nasionek i wszystkiego, znaczy gniazd. Czemu ja zawsze mylę gniazda z nasionami? Ja nie wiem, co jest nie tak. Dobra, jak widać, bardzo dużo rzeczy wypada. Uwielbiam gniazda, to jest tak fajna rzecz, tak fajna, w sensie łatwo zdobyć wszystko i po prostu świetne. Jest jakiś tam procent szans na wszystko, ale jest bardzo fajny motyw z gniazdami, że te ptaki to wszystko nie są. Tak, świeżo urosło drzewo i już ptaki na niej gniazda robią, nie? Brzmi legit, ale co w Minecraftie jest legit? No, także taki fajny sposobik. No. Aha, jeszcze jak tutaj walczyłem, to od razu poszedłem spać i już się dzień zrobił, więc całkiem spoko. Wszystko mi się udało zrobić tak w miarę szybko. No dobra, no i widzicie, 3 diaksy za ten czas zrobiliśmy, no i 3 kości. Troszeczkę mało, ale przecież można zostawiać drzewa, żeby rosły, nie? No to może zróbmy tak. Tylko mam wrażenie, że coraz mniej sadzonek mi wychodzi z tego wszystkiego, z tego deala. No cóż, najwyżej posadzimy tutaj, co to? Aha, szczur. Najwyżej posadzimy gdzieś tutaj jakieś takie drzewka jeszcze i sobie rosną. No i tu postawimy, nie wiem, takie. O, widzicie, już urosną. Także no, warto zostawić. O, jest szczurek jeszcze jeden. Zabiję go, bo on w nocy będzie. Oddawaj mi to! Widzieliście? On to miał w papie. On już raz tak zginąłem, że mi zabrał broń. Masakra. Masakra. Okej. Dobra. To co? To by się zrobić siekierkę i wszystko ogarniać po kolei te. No nie wiem, czy wy chcecie oglądać, jak ja zbieram. Tutaj w ogóle mam drewno. Tak sobie to wymyśliłem, że tutaj będę miał drewno i zaraz się skończy miejsce, także pozdrawiam, tyle drzewa. Jeszcze patyki wypadają z tych. Kurde, jeszcze takie składniki, jakieś śmieszne rzeczy wypadają. Dobra, zrobimy sobie tak. Tam w ogóle jest krokokaczka. Krokodak, widzicie? Jak syczy? I wypadają jakieś tam rzeczy, kości i inne. Takie śmieszne są te krokokaczki. Dziwnie się steruje, jak mnie uderzy, dziwne. O kurde. Ale syczą, o mój Boże. Dobra, cicho. Dużo kości nie wypadło z tego. Tam jest smoczek z boczek.
Okej. Może więcej krokokaczek jakiś tutaj będzie? A chyba już nie. One się zrespią. One się zrespią. Oj, trzcina rośnie. Całkiem spoko, całkiem spoko. Przydałoby się zapolować na jaszczurki, żeby. Bo one dają. Ale coś zlagowało mi ostatnio przy tym. Przy trzcinie i to było dziwne. Jaszczurki, bo one dają. Skórę. A skóra jest mi potrzebna do książek. Także może już mam dla nas zadanie na teraz. Znaczy dla mnie w sumie. Dobra. Zrobimy tak. To sobie tutaj damy. Pyk. Weźmiemy sobie jakiś mieczyk lepszy. Tego już zostawimy. A nie będziemy go męczyć. I nazbieramy sobie troszeczkę jeszcze ciasteczek, bo zaraz będzie noc. Widziałem, jak słońce zachodzi. Tak mi się wydaje. Więc się prześpimy i pójdziemy na te dzikie jaszczury zapolować. Dobra, widzę, że tu już rośnie całkiem szybko. W ogóle widzicie? Nawet nie trzeba używać tych. Tylko czasami będę się bagować, bo wiecie, i pomiędzy tymi będą sadzonki. Ale to jest całkiem spoko pomysł. Widzicie, nawet nie trzeba używać do tego mączki kostnej. To jest ok. Bo jeśli nie złączy się drzewo z dołu, to i tak te gałęzie często wystają, więc one się łączą u góry, więc to i tak się zetnie. Patrzcie, ja wam to zetnę teraz dla was, zobacz, pokażę. Więc to jest całkiem fajny sposób, bardzo mi się to podoba. I będę sobie tak to po prostu robił. O, tylko ten u dołu trzeba będzie jeszcze trochę ściąć. No, tak myślałem, że to tak będzie działać, ale nie jest źle. Mogło być po prostu gorzej. I tak by dłużej by nam wyszło rąbanie tego, każdego drzewa oddzielnie. No jasne, ale siekiera się zużywa. Ale nie aż tak, więc... Ja mam towa i tak nam się już spłaciło, bo widzieliście, tam trzy diaksy się nazbierały, więc tak po troszku można sobie zbrojkę zrobić, nie? No bez śmiania całkiem spoko pomysł, sposób znaczy się. No, tylko troszeczkę mniej sadzonek, jak widać, się dostaje z tego, bo trochę mniej liści i przez to i trochę to jest takie pod tym względem słabe, ale nie ma co narzekać. Dobra, idziemy się przespać szybko, zanim się tu coś porespi jeszcze. Idziemy spać. Oddamy te rzeczy i idziemy zapolować na jakieś jaszczury. Poszukać jakichś jaszczurów. Może znajdziemy. Kurde, ale mam tego drewna. Trzeba będzie mi zrobić skrzyneczkę. Całkiem dużo tych itemków już mamy. Dobra, teraz trzeba zrobić. Zapolować sobie. Tam widzę dzikie psy. Dzikich psów w sumie nie chcę. A dobra, w sumie. Jak będę szukać tych, to też może się znajdą te. Wiecie coś. Zabiję te dzikie psy przy okazji. Au, 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 au. W ogóle zastanawiam się, czy chest plate można zrobić z czegoś taniego. Invisible. Wiecie, czy to działa. Diamentowe, no dobra, zrobimy sobie diamentowych kiedyś na pewno. W najbliższym czasie, ale chciałbym je od razu enchantować na 30 levele. Będzie to długa droga, bo nie mam żadnej ekspiarki. Fajnie by było znaleźć jakąś... jakiś spawner, nie? Będę musiał troszeczkę pochodzić po jaskiniach. Może jakiegoś live'ika sobie zrobimy, jeśli będziecie chcieli. Wszystko mi dajcie znać w komentarzach, tak? Dziękuję za te łapki w ogóle pod poprzednim odcinkiem z Minecrafta. Bardzo mile zaskoczony byłem, jak wróciłem. Znaczy na telefonie patrzyłem, kontrolowałem komentarze i tak dalej. Ale byłem bardzo mile zaskoczony, że... Coraz większa aktywność jest pod tymi odcinkami i dziękuję, że tu ktoś na tym kanale jeszcze mnie ogląda. Bardzo się cieszę i mam do kogo nagrywać. No, także pozdrawiam wszystkich, kto oglądają do tego momentu i kto na przykład ogląda do tego momentu, może się pochwalić w komentarzu i napisać kaszanka z mlekiem, nie wiem czemu tak. I kto napisze ten komentarz, dostaje oczywiście serduszko od razu ode mnie, bo sobie będę wiedział, że ktoś ogląda całe te odcinki. To po prostu będzie mnie bardzo... Bardzo mnie to pocieszy. Kurde, polowanie w lesie, ale... Ale coś tu słabo z tymi jaszczurkami. Nie wiem, na czym się respią te jaszczury. Przy wiosce były te jaszczury też. To inny teren chyba. W takim lesie się nie będę respić. A w na przykład właśnie brzuskowym? Sprawdźmy. Poszukajmy sobie po prostu. Albo jakieś krówki, albo jaszczury. Cokolwiek, co daje skórę. I dużo tego musi być. Bam. Pam, pam. O, jest jaszczurka, patrzcie się. O, widzicie, ile skóry dała? Nice. Zobaczę, tylko jedna. Ale tu widzę na radarze kolejną. Znaczy, kolejne coś, czerwone. Aha, zombiak. No to nie jest zły pan zombiak.
Pamiętacie, jak zombiaki kiedyś dawały piórka? To było śmieszne. Na strzały zawsze było. Ale tu jest tych. Na strzały zawsze były piórka i w ogóle strzały tak prosto leciały, nie? Znaczy nie trzeba było naciągać łuku, co ja mówię. To było śmieszne. Czemu wy nie dajecie skóry? To mnie zastanawia. Czy dają co jakiś chyba czas, albo jakieś inne, nie wiem, chyba niedźwiedzie czy coś? Nie wiem. O, creeper. Fuck. Wybuch od razu, kurde. Gniazda, kurde, tutaj spadły. Ej, chwila, bo tutaj... Co to? Aha, dobra, to do tego creepera, okej. Okay. Trochę się wyscykałem. Dobra, pokaż mi te gniazda. Dobra, te nitki tutaj zostawcie, to już. Emeralda jeszcze zdobyłem. A fajnie, bo emeralda są fajne miecze, ja będę robił po prostu. To nie jest takie złe. Dobra, tu powinien być jakiś mobek. Może pod... Widzę coś, co ja muszę zabić, bo to jest misja. To jest misja, achievement dostaliśmy na początku. Ja wam o tym mówiłem. Trzeba zabić Endermana. O, widzicie, on się tam ten. Tylko zabiję tutaj kogoś, kto mnie denerwuje. Dobra, chodź tu, Endermanie. Proszę, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, tylko się nie tepnij, proszę, nie tepnij się. Dobra, jeszcze was zabiję, bo wy mówicie. Aha, i czy Enderman w ogóle mnie nie zabije? Rany boskie, ile was tu jest? Ej, bo ja chciałem z Endermanem, ja nie wiem, gdzie ten Enderman się tepnął. Fuck, 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 fuck. Jeszcze tu piranie mogą być. Nie, 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 ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę. Zapomniałem, o, skóra wypadła z tego. To nieźle. Skóra może się przydać, chodź tu. Chodź tu do mnie, chodź, 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 bo ja tam nie ufam, a tu piranie mogą być. Fuck, fuck. Piranie są bardzo wkurzające i niebezpieczne. I one wyskakują z wody, to jest naprawdę adekwatne co do... O, słyszałem Endermana, gdzie on jest? Gdzie on jest, gdzie on jest? Tu chyba gdzieś. O, tu jest. Dobra. Wow. Czemu ty mnie tepasz? Rany boskie, jak się źle walczy z Endermanem. Kto go tak ulepszył? Kto ulepszył Endermana? Cholera, jasna. Dobra. Mam nadzieję, że... Tam jesteś. Ha, dwa serduszka. Już cię mam. No nie... No wracaj tu, śmieciu. Kurde, jeszcze jakiś krokoliszek mnie tu atakuje z Hearthstone'a. Tumana, Tufree. No kurde! Syczą dziady. Ej, no ale gdzie jest Enderman? Cholera. Jest zombiak, ale po co? No nie, no i dwa serduszka i spieprzył mi. Gdzie on jest? No i to wasza wina. Wasza wina. Głupie krokodaki. Które dają skórę i to jest fajne, ale i tak głupie. Właśnie, tutaj po bagnach pochodzę, bo trzcinę mam. Tylko żebym się nie zgubił właśnie. Bo trzcina tu jest i to jest bardzo fajne. Kurde, bagna są świetne, nie? W ogóle krów nie ma i to jest dziwne. Na bagnach były zawsze krowy, nie? Może teraz w tej nowej wersji nie ma już. O, fuck, 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 bo ja umrę, 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 bo ja umrę. Uff. Tylko żeby ten Enderman nagle z dupy mi się nie deportował i mnie zabił, nie? Się cykam, bo on zniknął. I to jest słaba opcja. Słyszę stukanie. Jakby coś za mną szło. A, dokładnie, kurczak. Słuchaj, taki... Pip, 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 pip. Spieprzaj. Ale tu kurczaki mnie denerwują już. Bardzo denerwujące. Szybkie, małe, ciężko je trafić i dziabią jak krokodyl. Po prostu najgorsze połączenie. Przeciwników. 38 trzciny. To jest całkiem dobry wynik. Ile skór? 13. No to też jest nie najgorzej. O, tak, 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 tak. Czy to jest ten, o którym myślę? Tak, to jest ten dwuserduszkowy. Chodź tu. No nie! Fuck me. O, proszę. No kurde. Jak on mnie tiltuje, nie? Gdzie jest ten Enderman? Co za misja w ogóle? O, tepnął się tam. O, no chodź tu. Gnido.
to jest on? Patrzę się na minimapkę, na czerwony punkcik. Nie, to jest jakiś głupi pigmen. Spieprzaj. Świniak. Dobra, to zrobiłem sobie krokodaczki. Krokodaczki w ogóle, jaka nazwa. O nie, o, o, o! Au. No i jakim prawem nie respi się przy łóżku? Ja tego nie rozumiem. To za koń. Na tym koniu w ogóle możemy jeździć. Może jako, jakoś oswojać kiedyś można. Nie wiem. No i jak ja mam żyć? Jak... Jakieś... Kurde... Obsrane moby mnie ciągle zabijają. Ja się nie respię przy łóżku. Drugi raz już tak mam. No nie rozumiem. Pomóżcie mi to zrozumieć, bo... Naprawdę. Nie, nie wiem już o czym mówię. Dobra. Ile razy? Razy? Jeszcze Ferytus umrze w tej serii. Ja nie wiem. Pewnie ze 100. Para-pa-para. Para-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa. Ciekawe, czy ktoś liczy moje śmierci. Na pewno, na pewno. Na pewno ktoś policzy moje śmierci. Oczywiście. Dobra. Lecimy na Szczecin. Do-ro-do-do. Jezu. Mam was łapki bić? Z ziemniaka was będę bić. Kurde! Dawaj mi to. Dobra. Macie poisonous potato w łeb, kurde, dostaniecie. No fuck, kaczki są denerwujące jak cholera. Go miecz. Tom torom. Toro to 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 tom. Toro to 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 pyk, pyk, nie umiem w nich trafić. Pyk, o nie, no i... Ale... Endermany, które mi uciekają. Dzikie kaczki, nieostrożna walka. Naprawdę, Ferytus, przestań grać w Minecraft. Wyjdź na zewnątrz. Wyłącz komputer. Może nie w tej kolejności. I nie wiem. Odpręż się. Pójdź do komputera, zacznij znowu grać. I zdasz sobie sprawę, że... to nie gra dla ciebie. No, zdecydowanie to gra dla dzieci, dobry pomarańczowy. Dobra, nie wiem co ja już robię, muszę się uspokoić. To chyba czas, żeby zakończyć odcinek. No nie, no i jeszcze te gówna mnie tu gonią. Dlaczego mi to robisz, Minecraft? Dobra, jeszcze 80 metrów. 60 metrów. 50 metrów. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Widzę ziemniaki. O tak. I widzę kurczaki, które mnie gonią. Coraz bliżej. Widzę mój nagrobek. Widzę moje itemy. Wziąłem swoje itemy. Postawiłem redstone. Fuck, 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 fuck. Czy ja mogę wyjść z walki bez damage'u chociaż raz? Tylko gdy mi teren bardzo im sprzyja, tym małym gnidom. Teren im bardzo sprzyja, tym małym gnidom. Naprawdę. To jest po prostu... Aaaa! Fak, 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 zbieramy itemy. Spieprzamy stąd, spieprzamy stąd. Czym prędzej. Dobra, wbiję może gdzieś tu. Wbijam tu. O! O mój Boże. Dobra, ja jakoś może przeżyję noc i będziemy się widzieć za chwilę. W kolejnym odcinku już. Będę musiał znaleźć bazę, bo ja już się chyba zgubiłem troszkę. Usunę to. Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Tylko znajdę swoją bazę. Czy to jest moja baza? Nie, to jest jakaś dziura i tu tak, tutaj... Tu jest chyba moja baza, widzicie to? To jest moja baza? Nie wiem. Przejdzie, bo ja muszę to znaleźć. Albo tu. Tu jest moja baza, dokładnie tak. Namiot sobie to nazwę. Namiocik. Czyli musimy iść w tamtą stronę. Dokładnie tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam strzałę na plecach. A może dajmy sobie, nie wiem... Dajmy sobie na plecy. O. Tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Cześć wam, na razie. Pa, pa. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarzu i subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodobał. Cześć!